dzieciaki i młodzież, witam bardzo serdecznie. Za chwilę obejrzymy wystawę, którą przygotowała pani Ewa Przybysz, kustosz działu przyrodniczego naszego muzeum, w oparciu o zbiory, które użyczyły nam Muzeum imienia Jacka Marczewskiego w Radomiu, Muzeum Jeździectwa i Łowiectwa w Warszawie i Muzeum Przyrodnicze w Krakowie. Zaaranżowała, jak zawsze, w sposób bardzo piękny i myślę interesujący do oglądania, pani Grażyna Srebrzyńska, a kuratorem wystawy jest pan Marek Słubek. Proszę państwa, jest mi bardzo miło, że proszę kurat razem z tą wystawą, która tutaj przewędrowała z Radomia po raz kolejny. Po raz kolejny jest to wystawa o tematyce afrykańskiej. Ta wystawa, którą za chwileczkę zobaczymy, to jest część przyrodnicza wystawy, która ponad pół roku gościła w murach naszego Muzeum Obradową wystawy na podstawie powieści Krystyni i Puszczy Henryka Sienkiewicza. Ten świat zwierząt, świat przyrody, także i afrykański, systematycznie ulega zawężeniu, skurczeniu, także być może już niedługo okazja do oglądania tego rodzaju zwierząt, tego rodzaju gatunków, jakie za chwilę zobaczymy, będzie miała miejsce tylko i wyłącznie w salach muzealnych i przy okazji tego rodzaju wystaw. Od dzisiaj to jest od 25 maja do 15 lipca tego roku w muzeum będzie wystawa zwierząt egzotycznych pochodzących z Czarnej Afryki. Eksponaty są wypożyczone przede wszystkim z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu, z Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i z Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie. Właśnie na otwarcie, które w tej chwili jest, przyjechał do nas pan Marek Słupek, kierownik działu przyrodniczego Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, który przybliża tematykę wystawy. Afryka jest kontynentem, który pokazuje dosyć dużą bioróżnorodność i bogactwo stworów zwierzęcych. Świadczy o tym chociażby duża liczba gatunków kopytnych na tym kontynencie. Na tym jest 90 gatunków. W Ameryce Północnej mamy 17 gatunków zwierząt kopytnych, w Ameryce Północnej 13 i w Europie 12. Wystawa jest bardzo bogata, dużo tutaj przede wszystkim ptaków, mniej ssaków i dwa gady, ale ptaki są przepiękne po prostu, barwne. Również zaskoczenie może być dla niektórych nasze kraczki, które też do Afryki czasami odlatują, dlatego tutaj w Dolinie Nilu, w tej części, gdzie przeważnie zimują, zostały pokazane. Dla mnie dużym zaskoczeniem na wystawie był jeden eksponat przede wszystkim, to znaczy medalion Lamparta na uchu słonia. Wiemy, że słoń jest największym lądowym zwierzęciem żyjącym obecnie na kuli ziemskiej, ale no mimo wszystko wielkość tego ucha i stopy, która służy jako taboret, bo tak została spreparowana, faktycznie zachwyca. No i cios, ten cios, który jest na naszej ekspozycji, nie jest to duży cios. No niestety właśnie to, że kość słoniowa była popularna, to też słonie zostały troszkę przetrzebione. Obecnie oczywiście już nie można sobie pozwolić i łowić słonie. Dlatego no, wiele eksponatów, które tu zobaczymy, to są już rzeczy bezcenne, które po prostu obecnie nie do zdobycia. Większość to są zwierzęta sawanny, bo sawanna chyba najwięcej zajmuje powierzchni w Afryce, więc to będzie i sawanna drzewiasta, i sawanna trawiasta, krzaczasta. I zwierzęta, no trudno powiedzieć, bo biotopy ich są różne, prawda? Zwierzę może występować w sawannie krzaczastej, później lesistej, przechodzi do lasu. Są też ptaki tylko takie charakterystyczne dla lasów równikowych, czyli tak wiecznie zielonych, gęstych
pięknych lasów, to są te piękne, kolorowe papugi. No, mnie zauroczyła na przykład papuga Żako, którą też się hoduje, można właściwie hodować ją w domu. Jest taka szara, ale z przepięknie czerwonym ogonem, więc uważam, że warto ją zobaczyć. Zapraszam wszystkich serdecznie, ponieważ no, jest to jedyna okazja do poznania egzotycznych zwierząt. Nie każdy będzie miał okazję oczywiście pojechać i naocznie przekonać się, jak te zwierzęta żyją w swoich warunkach naturalnych. No a niektóre już są zagrożone, tak jak oryks tutaj występujący na naszej wystawie. Jest to antylopa, która faktycznie jest już wpisana w księgę zwierząt zagrożonych wyginięciem. Wystawa głównie skierowana jest, tak jak większość naszych wystaw, do młodzieży. Mamy nadzieję, że skorzystają z niej zarówno nauczyciele przyrody, czy też języka polskiego, bo ta wystawa jest częścią przyrodniczą większej wystawy, jaka była w Radomiu, która oparta była na Pustyni w Puszczy, czyli na powieści Henryka Sienkiewicza. Na otwarcie przybyli zaproszeni goście, głównie młodzież szkolna tutaj z gimnazjum i ze szkoły podstawowej numer 12 oraz ośrodka szkolno-wychowawczego na Majowej.